Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Disciples 2 i w kampanii Horde Nieumarłych Upiorzycą. I w troszeczkę innym miejscu się znajdujemy. Właściwie praktycznie w tym samym, ale troszkę inne położenie, bo moja armia nie jest martwa. A on mnie nie zaatakował. Po prostu wczytałem sobie save'a. Pokonałem co prawda tutaj tego gościa, ale wykonałem trochę inny manewr, to znaczy... To jeszcze go sobie przyblokowałem. Później on się znowuż ruszył. Ja tutaj tylko ten kawałeczek i... Właściwie to tak zostało. Dobra, droga pani. W sumie nie wiem, czy ty mogłabyś iść dalej, bo i tak zaraz cię stracę. A 300 zł w plecy to nie jest miła rzecz. W tym stanie zdrowia nie jestem w stanie tutaj cię pokonać, ale czy was jestem w stanie porobić? No, pewnie tak. Oni tu przeżyją. Cios centaura, więc nie będą się skupiać na nekromantach. No ale z drugiej strony tutaj dzieją się bardzo niepokojące rzeczy. Legiony potępionych nadciągają nad moje ziemie i zaczynają mi tutaj powoli zabierać zasoby. No właśnie. Bierzmy z powrotem naszego szkielecika. Tak sobie to wszystko zróbmy. Nie mam się czym chyba uzdrowić właśnie. Nie mam czym. No nie no, musimy tu uciekać po prostu. No nie ma... Nie ma nawet co się zastanawiać. On sobie tutaj będzie mógł... Pewnie pokonywać te wszystkie neutrale, ale dobra. Niech mu będzie. Co tu macie, legiony? No nic właściwie, nie ma się groźnego. Trzeba się wrócić, no. Przynajmniej na razie. No i pewnie się nie skupię na żadnej z ras. Tu jest... Jakiś dowódca, który ma całkiem wysoki poziom. Ma Modeusza, ma Wiedźmę, antypaladyna, ten Gargulec to nie będzie groźny. Wszystko z plusikami. Gdyby był marmurowy, to byłoby trochę gorzej, ale raczej go nie będzie. Klany się tu dobierają do zasobów, które były moje, teraz są legionów. No i się nie zapowiada, żeby były jeszcze moje. Dobra. Zobaczymy, co zrobią sobie klany, co zrobi ten odważny budowniczy. Może mi na kościeja pójdzie, no. Wszystko możliwe, no jest mocny jednak mimo wszystko. Jedno dobre, że legiony mają mocnego dowódcę daleko, więc jestem w stanie jeszcze jakoś się przygotować. Mogę się wrócić do stolicy i w razie gdyby tam przybywał, no to... Będziemy w pełni zdrowia na tą walkę. Ale z drugiej strony tutaj górskie klany znowu. Mógłbym oczywiście sobie wstawić tutaj szkielet, co już mówiłem zapewne. Tylko znowu to by mnie pozbawiło many. A tak bym nie chciał, żeby nie mieć many. Nie wiem, ile tam zarabiam na turę, chyba... No 125 chyba. Mam dwa złoża. Bodajże. Albo nawet tylko jedno. Sam już nie wiem, ile tego tu mam. No, oczywiście czary, no bo blisko. Rózgowicz blisko zasobów równa się czar od przeciwnika. Złodziejaszek idzie. Tutaj wchodzi rózga. Ta już leci na moje zasoby. Oni się tutaj wracają. No, to są pewnie jakieś leszcze, no to tam nie boimy się tego. Ty mi tutaj wykradasz pieniądze, które mogłem zdobyć za zdobycie tych ruin. Za splądrowanie tych ruin. Tak, żeby nie powtarzać słów. Takich samych, praktycznie. No i co górskie klauny zrobią? Zaraz się dowiemy, to już nadciąga ta chwila. Jakże ja jestem ciekawy, co oni zrobią? Czy mi tutaj przypadkiem nie zdejmie kościeja? No, na razie moja upiorzyca jest bezpieczna.
Wraca się. Walczy co prawda, ale, ale to jest bot, który jednak mimo wszystko nie podbija tak szybko terenów. No ale czasem jednak mając silne jednostki potrafi zaskoczyć, co zrobił w poprzednim odcinku. No w sumie okej, no, no co by tu mówić dużo. Dobra, Kościeju, musisz wybrać. Idźże na te legiony, bo dużo i tak ci czasu nie zostało, na dobrą sprawę. No i nie wiadomo za kogo by się tu wziąć. No chyba za ciebie, bo ty mi tutaj dolecisz do moich zasobów. A ja ci powiem, że tego nie zrobisz. Do mojej many śmierci nie ma. Aha, zdobyłam tylko 75, no to jest bardzo mało. Tu jest jakiś gamoń za gamoń. Z gargulcem, którego sobie dopiero co chyba wskrzesił. I z berserkerem, no nic takiego. Ten w ogóle się nie ruszył. Ale go pewnie nie zaatakują ci dwaj panowie. Tutaj pewnie będzie wysłany szpieg tylko. Dobra, co tam jeszcze? No, w sumie to i zresztą, jak cię stracę, to cię stracę. Szkoda trochę będzie tych pieniędzy. Zobaczymy, gdzie on pójdzie. Proszę. Stracił swojego wojownika czcigodnego. No, to byłby dobry moment, żeby jego zaatakować. No, ale ja bym musiał być w pełni życia. No. A moje jednostki nigdy nie będą w pełni życia. Bo są martwe. Z natury. Otruj ich. Trochę się obawiam, że może się to nie udać. Taki mały fail. I pojedynek. No, ona sobie nie myślała, że tutaj może hasać do woli. Gorzej jak mnie wystraszy. Mam Tureta, mówi. No dobra. Tak by przeżyła i tak. Nawet gdybym jeszcze raz ją zaatakował. Ale zdarza się, że nawet nie straszą. Nie wiem właściwie, kiedy one tak robią, bo raz rzeczywiście taka baronowa straszy, archanioł się uzdrawia i przez to w ogóle nie ma sensu wyzywać na pojedynek złodziejem. No, a jeżeli atakujemy archanioła złodziejem i ten się odwraca i ucieka, no to przy dwóch akcjach złodzieja, przy dwóch pojedynkach jesteśmy w stanie się pozbyć takiego Rózgowicza, no i wtedy już nam, że tak zarymuje, pozbyć się Rózgowicza i nam zasobów nie zapiernicza. Najprościej jest chyba teoretycznie z Upiorzycą. Właśnie. No bo jej para, ona raczej nie będzie nigdy paraliżować, tak dla samego paraliżu. Więc zawsze musi uciekać. No najgorzej to oczywiście z Rózgowiczem, no bo tutaj złodziej nasz nie jest w stanie go pokonać. Co prawda go zrani. Trzy ciosy może mu zadać. Więc mu zrobi sporo, no ale to dwóch złodziei musi wtedy się złożyć. No i mamy tutaj kolejne baronowe. Trzeba tam to miasto zająć, bo to koniecznie, no bo naprawdę. Oby jeszcze nawet to rozbudowali. Proszę, jakie tutaj bliskie spotkanie Imperium z Legionami. Ciekawe, co Imperium zrobi z tym fantem. On sobie może przejść ten tropiciel obok niego, co prawda, ale myślę, że się na tym nie skończy. Nie wiem, gdzie on tam poszedł, gdzieś wróg mapy, może się poszedł wysrać, czy coś takiego, jak nikt nie patrzył. Jakiś sklepik może tam był, może tam coś sobie kupił, jakieś eliksiry, które można byłoby zdobyć. Tak, wracaj się teraz do miasta, tchórzu, ty jeden, ty łachudro jedna. Albo wskrzesza, albo sobie wziął z miasta jakiś leszczy. Zobaczymy, jeżeli wziął jakieś słabsze jednostki, to dobrze, bo lubi tak czasami właśnie robić zamiast, bo on nie ma pieniędzy, to tego nie wskrzesza, zostawi martwe w mieście, weźmie jakieś słabsze jednostki i tyle z tego. Boże, ale tu jest rzeczy, tu trzeba posprzedawać, no. Chociażby się przydały te kule czasami, talizmany, no ale nie wziąłem tych umiejętności. Pożydziłem trochę. Czego tu? Spadać mi stąd w ogóle. Na pojedynek wyzywam. Pewnie to nic nie da, ale no. Raz tylko zaatakowałem. No może nie będą takie chętne.
Dobra, żeby tutaj nie stracić tej tury, zostawmy sobie tutaj was. Tak, trzeba wyjść. To jeszcze wyjdź tak, wyjdź naprzeciw. Usuń rózgę dopiero w tym momencie. No i to jeszcze będzie ich, w ich turze. Więc tutaj mi nie ustawią kolejne. I koście, gdzie ty jesteś? Masz ważną misję, musisz tego pilnować i... Tam, nie wiem, dwie tury. Trochę to zajmie. To już szybciej byłoby tutaj. Ale on mnie pewnie złapie zaraz, ten budowniczy Bob. No krucho jest z tymi zasobami. Trzeba coś... Potrzeba po prostu jakiegoś... postępu takiego dużego. Widzę, że oni to miasto rozbudowali. O, Imperium nawet się chce sprzymierzyć. No w sumie my z nimi nawet nie walczyliśmy za bardzo. Co my tam im zrobiliśmy? Paru archaniołów pokonaliśmy, ale to było wieki temu. Nie no, dawaj to przymierze. Przyda się. Teraz bardzo ciekawa sytuacja, bo klany są w przymierzu z Imperium i my z Imperium, więc bijąc się z klanami, to tak jakby jeden sprzymierzeniec bije drugiego sprzymierzeńca Imperium. Bardzo dziwna sytuacja wyniknie. Nie no, przyda się takie coś. Może nawet sprzedam im jakieś czary. Spróbuję. W każdym razie trochę pieniędzy zarobię z tego dzięki temu. Oni tego i tak pewnie nie będą używać, a jeśli użyją, to nie będzie bolało. Chociaż takie rdze jakby użyli, to by mogło zaboleć. O, Imperium idzie. Ale dobra, to akurat nasze zasoby to tam nie będą mogli przejąć, tylko problem w tym, że jeżeli tutaj przejmą to złoto, które jest teraz na terenach Legionów, no to ja z tym nic nie zrobię. Będę musiał liczyć na to, że... O Jezus, naprawdę ty jeszcze wzywasz na złodzieja tutaj? Trochę lipa. Dobrze, że ja mam chociaż tego nekromantę. No teraz mi jeszcze czarem musi złość, no bo jego zasoby, tak? O, idzie ten księciunio. Co on zrobił? On zaatakował wyznawcę. Chyba mu się coś pomyliło. Nieznane są wyroki Legionów. No i wy się wracacie, Lafiryndy dwie. Oni też uciekają. Jakaś wycieczka chyba była szkolna, czy coś takiego. Mi sobie... Poszli trochę do przodu i jednak zawrócili. Może tam jakieś walki stoczyli. No i tutaj oczywiście lodowe filary, czerwone gitary. Co tam było? Tam było chyba złoto, bo coś tak tłuką sobie. Ale ta mana śmierci. O, jakby się przydała ta mana śmierci. Ojej. Przydałaby się. O, idzie ten leszcz, ale idzie sobie gdzie indziej. Idź, nie wracaj, w ogóle spadaj stąd. Kurde, by można było obiekty dostawiać. Tutaj dostawić jakiś obiekt koło tego strażnika kujawskiego. Cokolwiek, tu jakiś obiekt dodać, kurczę, coś takiego, to oni już by nie przeszli tędy i byłoby git. Ja bym miał po prostu tam święty spokój. Święty spokój, nic by się nie działo złego. Ech, dobra, wiesz co? Kościej. Idź sobie tu i wystarczy. Nasz Aurangrzebie, musisz się tutaj wrócić po swoje jednostki, które jeszcze i tak się nie do końca uleczyły. I tak jeszcze nie do końca. No ale nie będę przeszczekał nie wiadomo ile. Ja tu nie mam całych wieków na tą grę. No i którędy tam iść? No na pewno nie tędy, bo jednak to jest Onyxowy Gargulec. On zaatakuje mi dwa razy. W sumie to tutaj zaatakuje. No moment, chwila, moment. Nie no, w sumie to jest dobrze, jest doświadczenie. A jeszcze do sklepu trzeba iść po jakieś dobre picie. Sprzedać parę szpargałów. No i tym jeszcze tego szkieletu. A kurde, zrąbałem sprawę. Mogłem wystawić nekromantę na sprzedaż. Tak mi tutaj jeszcze poraził tymi obrażeniami. Będzie bolało to trochę. No niestety. Dobra, ty będziesz strażnikiem Teksasu tutaj oficjalnie. Albo... One się dziwnie zrobiło teraz. To ja muszę... A zresztą... Walić to.
Ja muszę jego teraz zabić, żeby on się stąd wycofał. I wtedy się będę mógł w ogóle ruszyć. O, widzicie? Prosta sprawa. Tu już jeden wyznawca tylko został. Generalnie mógłbym tutaj złodziejem sobie stanąć. I oni by musieli lecieć naokoło. I byłoby dobrze. To nie jest głupi pomysł, żeby tak tymczasowo zablokować ścieżkę. A ty, Isuelu, nie myśl sobie, że tak łatwo ci przepuszczę. Nie, 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 tak nie będzie. Sprzedajmy jakiś czar. No niestety nie można takich czarów jak przyzwania, więc tylko zaraza zostaje do sprzedania. No to nie cień, jeszcze można sprzedać. Zobaczymy, ile mają kasy. Pewnie mało im na 400 nie będą chcieli. No nie, biedacy. Nie, żebym ja tutaj był jakoś szczególnie bogaty, no ale... Za 300 nie chcę. No dobra, za 250. No, dobrze. Super. Spróbuję jeszcze jeden czar, ale pewnie się nie uda nawet. No, nie ma co nawet się łudzić, że to wyjdzie. Dobra. Kurde, jak jeszcze z tamtym stanem jednak gry to zaczął. Ja bym musiał to wszystko wskrzeszać, to by trochę czasu trwało. No nie, zrobiłem to po prostu trochę inaczej, no. Jedna różnica, że tylko zamiast wtedy zrzucać dwa razy czar na tamtego mędrca, to zostawiłem sobie manę na drugiego szkieleta, który zablokował. Ja tamtego pokonałem jeszcze. On sobie w drugiej turze dopiero podszedł. I zatrzymał się akurat w tym miejscu, gdzie ja wtedy pokonałem tego mędrca. Gdyby to był jeden punkt ruchu, nawet jakby mi został, bym się mógł wrócić, to on by do mnie nie podszedł, mnie nie zaatakował. No, no niestety, pech. No ale... Po prostu tylko jedno... działanie inne. O, proszę, idziecie tędy. A to idźcie, idźcie, bardzo proszę, idźcie sobie tam. Klany nawet najlepiej niech mi ustawiają tej rózgi. Nie będę musiał usuwać ich najpierw. Tutaj legiony pewnie się zajmą tą archanielicą. Trzech na jednego, to będzie się działo. Ja nie wiem, czemu on tu tak stoi w miejscu. Naprawdę klany nie mają kasy, czy co? Najprawdopodobniej nie mają nawet kasy, żeby różkę ustawić, skoro nie ustawiają jej. Żegnaj, Isuelu, mój przyjacielu. Naprawdę myślałem, że co, że on sobie po prostu odpuści? No, idzie złodziej. Może coś ukradłeś? To od razu sobie weźmiemy to. Idzie. Idzie baronowa. Myśli, że co? Że jej nie zauważę. Że przemknie po prostu. Niezauważona. Zabierając moje zasoby. Ale tutaj dobrze się dzieje, tak powiedzmy, że dobrze. Teraz zgubiłem w ogóle orientację, gdzie jest ten księciunio. On się Gunrha nazywał, czy coś takiego. Musiałbym zapamiętać, jak on się nazywa. Kurde, czy ja zapomniałem się tu ruszyć? Na pewno, że zapomniałem. No i dostałem na rej teraz 60 obrażeń. Tak za darmo zupełnie. To już mogłem to usunąć, już nawet ustawić, a tak dostaję tylko obrażenia i pewnie nawet nie zdążę ustawić rózgi kolejnej. No i tak zresztą idzie strażnik Teksasu kolejny. No i teraz ustawiłeś jak na złość. Dobra, te legiony niech to usuną. Pozwolę im na to. Później ja zaatakuję tego rózgowicza legionów. Ustawię swoją rózgę, ale nie, to ten klanów jeszcze tam będzie przeszkadzał. Dobra, panie złodziej, ty mi tu w ogóle nie jesteś potrzebny do szczęścia, więc spadaj stąd, proszę ja ciebie. No i niestety cały ruch zużyje tylko po to, żeby właśnie nie zrobić nic. Imperium, mam do was bardzo ważną sprawę. Kupcie ode mnie czar, nawet za... Dobra, za 500 może? Nie. No to za 400. Za 350 chociaż. Nie, tani to ja wam nie sprzedam. Tak dobry to ja nie będę. Dobra, no to ja się tego debila pozbędę. W takim razie, skoro i tak muszę się kogoś pozbyć, to nie opłaca mi się takich rzeczy robić. Już wolę zrobić to w ten sposób, że się jego pozbędę, żeby mi tutaj nie ustawiał na przyszłość żadnych rózg. Kurde, nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem akurat. Wezmę obronę tym drugim szkielecikiem, bo jeszcze przypadkiem będą chcieli walczyć czy coś. Nie, nie będą chcieli. No dobra, jak nie chcecie, to nie. Droga wolna, róbcie co chcecie i tak nie uciekniecie przed śmiercią. Przed śmiercią nie ma ucieczki, ona kiedyś was w końcu dopadnie.
Dobra, tu jest leszcz, tu są same leszcze. Dobra, dobrze wiedzieć, że tu mamy tylko samych leszczy. Ty mogłabyś to usunąć. Ja usunę później ciebie, ustawię swoją rózgę i taka będzie kolejna tura. Tutaj się ustaw. I ty będziesz musiała Lafirindo polecieć dookoła, żeby mu zostawić jakąkolwiek rózgę. Także Co powodzenia. chcesz? I następna kolejna już tutaj nie przejdzie. Ha. Super. O, jeszcze jakiś wyznawca. No i teraz nie przejdziecie tędy i super. To już ostatnia, która wam wylazła stąd. Okej, mamy jeszcze kasę nawet, tylko. A w sumie spokojnie. Żebym nie zapomniał, bo ty to zaraz będziesz martwa po raz kolejny. Spróbujmy przy. Chociaż kurczę, no zaraz mi ten przyjdzie i co ja z tego będę miał. A walić tam. Porobię was. Kurczę, chociaż czy to mi się opłaci? No bo on pewnie będzie atakował. Ja ustawię szkieleton, to zaatakuje i ten przejdzie. Pewnie tak będzie. A jakby tak? To tu też mnie zaatakuje, bo za blisko. Bo bym się tak ustawił, to on by nie przeszedł. No podejmę to ryzyko, już niech będzie. Jeszcze kawałeczek terenu odsłonię, no to taki bonusik. Niesamowity. Super. Kawałek jeziora i trochę lądu zamarzniętego. Ach, dobre i to. Ale jak zacznę zdobywać manę życia, to będzie można korzystać z naszych czarów, a mianowicie ze świętej zbroi. Jak się trochę tego uzbiera, oczywiście. Trzy tury bym musiał mieć manę życia, żeby chociaż raz móc to rzucić. Powoli, powoli, bardzo dużo tur to zajmie. To nie ma co się nawet łudzić. To będzie bardzo długa rozgrywka tutaj. Bo jeszcze Lisza Królowa to jeszcze o tyle miała dobrze, że po prostu miała wysokie obrażenia. No, ona sama z siebie już była bardzo potężna, więc z łatwością dawała sobie radę w walkach. Straty nie były tak duże, jeśli chodzi o punkty życia, więc na pewno to wszystko pomagało. Mam nadzieję, że legiony teraz usuną rózgę. No i teraz leszcz wyszedł kolejny. Usunął mi tego złodzieja. No, trudno. Nie idź za daleko. Dobra, tutaj sobie porządził. Ten uciekł bardzo ładnie. No gdzie ty leziesz, no? Zamiast usuwać tą rózgę po klanach, to ja jeszcze muszę sprzątać to. No bez jaj, że mnie zaatakował. Co? O co tu chodzi? Co ty w ogóle? Czym ty mnie atakujesz? Naprawdę? Myślałem, że tu jakiś się zjawił, w ogóle jakiś silny dowódca, to takie coś mnie atakuje. No ale akurat dobrze ustawiony był, bo na tego rannego szkieleta. Nie wiem, on już po prostu nie chciał wskrzeszać tych jednostek. Mówię, a zaatakuję, stracę, nie będę musiał się kręcić, za dużo dowódców mam do przewijania. Może na tej zasadzie coś. Kurde. No tego jeszcze. O, Archanioła nawet nie zabiłem. No tak, no bo to z klanów przecież to muszą atakować swoimi sopelkami. Szkoda, że ona tego nie usunęła. Naprawdę miałem nadzieję, że się ruszy. No przecież mogła. Mogła tędy pójść. Dobra, ale zadziałało. Poszedł sobie. Super. No i ten mnie teraz zaatakował. I ciekawe, czy. Właśnie, zobaczmy sobie tutaj, co on ma. Sinjamiry na kolejnym poziomie. Awansował raz. No i jest w sumie groźny. Ty jesteś też groźny, masz pancerz naturalny, korzystanie z kul, których nie masz. Tu jest jeszcze jeden awans, tu też jeden awans. No jest całkiem dobra to armia. Więc trzeba będzie mieć mocne tutaj jednostki. No ale widmowi wojownicy tutaj dadzą radę sobie z tym. Przydałoby się jakieś obniżenie inicjatywy, tak? W Disciples jedynce obniżenie inicjatywy i. Nie, obniżenie inicjatywy było na trzecim poziomie. O 20%. Szkoda, że czegoś takiego nie ma. No bo by się to jednak przydało czasami. O Jezu, ty jesteś tak zraniony, że aż mi ciebie szkoda.
muszę cię ustawić tu. No i chyba na razie nie będę usuwał tej rózgi, naprawdę, bo aż mi się nie chce marnować wszystkich punktów ruchu. Ciekawe, czy oni będą walczyć, jeszcze jak na złość będą walczyć. Nie chcę otrzymać obrażeń darmowych. Ty się nie ruszaj. No walczą, no przecież. Chociaż nie, nekromanta będzie pierwszy. Dobra, nie będzie obrażeń obszarowych niepotrzebnych. Dobre i to. Mówimy wam dobranoc. Okej. Mało, bo mało, ale jednak jakieś doświadczenie jest. Idź to sprzedaj. Aż bym tu kupił jedną. Dobra, kupię, bo ja nie mogę patrzeć, jak on jest tak zraniony, aż mi szkoda go jest. I teraz ta. To sprzedajemy, to sprzedajemy. Tutaj to zostawiamy wszystko. Tutaj sprzedajemy szmaragd. Zwój roka zostawię, kula uzdrowienia niekoniecznie. I to by było na tyle. 2840 sztuk złota, co oznacza, że byłoby mnie już stać na widmowego wojownika, ale uprzednio trzeba dla wampira coś postawić. Na przykład budynek. No i teraz będzie brakować. Już 6000. To jest niewiele. Uzbieramy w ciągu kilku tur oczywiście. Zdążę tutaj? No nie zdążę, nie ma szans. To ty się wróć i zrób co trzeba. Rdza. To będzie potrzebne. Na tą walkę to konieczne wręcz. To przybliż się do niego. Tutaj by trzeba było szkielecika. No nie, po co mi ten szkielecik? Czego żądasz? Pozbądź się tej baronowej. Smacznej i zdrowej. No dlaczego chybisz? No i on jeszcze będzie pierwszy, co? Albo zobaczymy w ogóle, co oni będą chcieli zrobić. No i jebut tam ognistym deszczem, no oczywiście. Po co by tam trafiać? Idź na tego wyznawcę, bo pewnie on cię... Dobra, zaraz go... Zresztą, co oni tam dostaną? Po 5 punktów doświadczenia, no to jest nic. Ustawię tutaj rózgę właśnie, bo już bym zapomniał o tym. Pięknie, mamy manę życia. Ciekawe, czy on się będzie wracał. Fajnie, jakby go tak zmusić. Zobaczymy. Jeżeli nie, to ja tutaj postawię jeszcze jednego szkieleta. Dzięki temu on się znowu ruszy. I wtedy będę mógł teoretycznie sobie blokować tutaj przejście szkieletami. To by nie było głupie, tylko no ja musiałbym mieć manę, albo nie wiem, no jakiejś innej many więcej bym potrzebował, na przykład o jakiegoś piekielnego ogara, iluzję, to by było wspaniałe. Kupuj, 350 to najmniej, za ile ci mogę to sprzedać. Bierz, leszczu, się nie zastanawiaj. Nie chcesz? To nie. Innym nie mogę sprzedawać, no bo to nie jest bunt elfów, w którym można sprzedawać czary tym, z którymi jesteśmy w stanie wojny. O, ty z białym czarzem. A, dlatego cię nie atakują. A to ochrona. To weź mi to usuń, tą rózgę. Nie usuniesz, bo to jest twój sprzymierzeniec, kurde. Ja tu potrzebuję baronowej, żeby ona to zrobiła. No co prawda mam to 200 tylko, to jest mało dochodu, nie jest jakoś dużo, no ale 250 by już mogło być, tylko no teraz jedną turę trać na to, żeby usunąć rózgę, tak trochę szkoda. Mógł nie ustawiać rózgi, to już bym jedną to bym sobie mógł zmarnować turę, żeby ustawić rózgę, ale no usuń w jednej turze, w drugiej ustaw, no to są dwie tury, w plecy jednak. A demony nie śpią, klany też, imperium. Imperium jest trochę ospałe. A ona sobie rządzi tutaj. Zaraz pójdzie i przejmie legionom zasoby. Tam jeszcze się porusza jakiś imperialny zabójca. Nie wiem, jak on się nazywał. On się nazywał chyba Yunen? Dokładnie tak samo nazywał się miasto, które legiony potępionych w Disciples 1 zdobywały w swojej kampanii w trzeciej misji. Tam było... Miasto z aniołami. Co ono mi robi? Co ty w ogóle tutaj? Po co to rzucasz? Pewnie mi chce rozwalić moich czarowników. Zaraz się tam dobierzemy do nich. To miasto zdobędziemy i się skończy. O!
końcu usunęłaś Luzgę. No pięknie, no o to chodziło. Teraz ja ciebie usunę i ustawię swoją. Będzie pięknie. Przynajmniej przez jakiś czas, zobaczymy. Jest jeszcze kolejne czary, bo to jeszcze ich jest. No tak. Będą tak męczyć. Bułę. No cóż, jak to mówił pewien słynny piekarz do swojego ucznia, męczysz bułę. O, idzie ten leszcz. Dobrze, że nie chce zaatakować. Leszcz. Ja dzisiaj tak strasznie nadużywam słowa leszcz. Co, Prusinie? Pamiętajcie, elfy dostaną duże wsparcie ze strony Imperium. Wszyscy są przeciw nam. Zróbcie to w waszej mocy, aby ukończyć misję Mortis. Postaramy się, postaramy. Tak, Prusin, nasze siły zostały już wysłane, by wypełnić to zadanie. Galean raz jeszcze musi ożyć. No i ożyje. Spokojna twoja rozszochrana, to się uda. Ale ja teraz dostałem strasznie w plery tymi czarami. No i teraz nie mogę ruszyć na tego. No to jest jednak niestety ten minus, że się gra upiorzycą i po prostu uwielbiają czarami nadawać. Musimy to przejąć, no bo to jest niebezpiecznie przez takie działania właśnie. I teraz już ma nastrzała moich nekromantów. No i tutaj muszę się wracać znowu. Muszę się znowu wracać, no to jest niedobre, strasznie. No i tu jesteś też zraniony. Też się musisz wracać. No i to taka gra jest teraz, no. Ewentualnie, no. Nie no, stracę ich obu przecież. Ja stracę obu tych nekromantów. Oj, ale się komplikuje ta sytuacja ciągle. Gdyby on miał straż, to by mnie zaatakował. Ale gdyby miał straż, to mógłbym coś przywołać i by sobie to zaatakował. Dobra. Może to? Nie no. Nie będziemy aż tacy odważni jeszcze. Chyba, że oni sobie pójdą, to wtedy tak. To wtedy bym mógł już próbować. Ale raczej wątpię, że to będę robił. Kurde. No gdyby on nie miał ochrony na umysł. Chociaż... No nie, ja mu nie zadam tych obrażeń chyba, takich jak potrzeba, bo to będzie... Chociaż, bo to będzie obrażeń 240, nawet mając 15 pancerza. Tego nie przeżyję, więc jednego stracę nekromantę. Może jednak warto zaryzykować? Kurczę, no tak myślę, że... W sumie byłoby warto. O, Imperium sobie przejmuje zasoby. To dobrze, dobrze. Niech tak robi dalej, bo ja na razie tamtędy nie idę. Imperium będzie sobie tutaj kłóciło się. O, Imperium idzie dalej tutaj, proszę. No, dzieje się. Dzieje się sporo, widzę tutaj. No, jak mi te wszystkie siły stamtąd nadciągną, to ja wtedy będę miał przerąbane. Będzie dużo usuwania tutaj różnych jegomości. Dobra, tu idzie kolejny jakiś dowódca. O, chyba ten silny dowódca zaatakował Isuela, czy jak on tam był. Biały czarodziej stracony. No, jak się daje do Luzgowiczów. O, zaatakował mnie. Tylko, że on teraz ma pancerz. Jasna cholera. No to teraz niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Dobra. To ja muszę brać obronę nekromantami, żeby chociaż jeden przeżył, to rezultat będzie w sumie ten sam, tylko że nie stracę ruchu. Tak mi się wydaje. No broń się, broń. Ty też się broń. Chociaż ty, jak masz 35 punktów życia, to i tak nie przeżyjesz. Ni hu hu. Bo to gorzej wyjdzie. A jakby tak nie trafił na przykład, czy coś. No nie, jeszcze mi szkieleta może rozwalić. Niedobrze. Trzeba będzie wskrzeszać dwa razy i to jest 800 sztuk złota w plery. No właśnie, bo ustawienie zachowałem to przed walką poprzednio. Paraliży mi to. Dobra, poradzicie sobie już raczej. Chyba.
No dobra, fajnie, że 258 punktów doświadczenia, no ale... Kurczę, no on miał jednak straż. To ja mogłem się ustawić zupełnie inaczej do tej rózgi. No nic. Gdybym sobie rzucił rdzę na to, no to bym stracił tylko jednego nekromanty, no ale straciłem dwóch. I 400 sztuk złota kolejne w plecy. No chyba, że mi się uda ukraść eliksir życia złodziejem, no to wtedy tak. To wtedy nie będę w plecy. No już idzie mi tam przejmować te zasoby. I drugi idzie. To się nie nacieszę za długo. No ale chyba... Nie no, uda się zdobyć 150 sztuk many życia. To przynajmniej na jedno rzucenie świętej zbroi, w razie czego będzie. Boże święty, co tu zrobić? Teraz tutaj gargulce są mocne. Pancerze mają. Nie będzie wcale tak przyjemnie. On ma mocny pancerz i jeszcze ochronę. On będzie pierwszy, to on mi zdejmie nekromantę kolejnego. No nie. Ale niedobrze. No naprawdę, zdejmie mi go. Chyba, że sobie dam ten eliksir, ale to szkoda go marnować. Na coś takiego. O Jezu, gdzie ty? Co ty zrobiłaś? Dlaczego? A zresztą, w sumie to nawet też bym chyba tak zrobił, bez tego misklika. Naprawdę. Idźże w ciul stąd. No i tak się będziemy kręcić chyba wokół własnej stolicy i nic się nie będzie działo. O, to był ten silny. No nic się nie dzieje, po prostu to jest tyle sił naraz. Czary cały czas są rzucane na nasze jednostki. To będzie, ta kampania, ta ostatnia misja będzie trwała wieki. Będzie naprawdę długie. Oj ta. No cóż. Trzeba się znowu wracać do stolicy. Zaraz tamto złoto to pewnie stracę, no bo przecież upiorzyca to jest u mnie. Baronowa wyjdzie jakaś nowa z tego miasta, ale trzeba będzie pójść kościejem, tam przejąć to i po prostu mieć jakąś tam siedzibę. Tego Tiamata byłoby dobrze pokonać, no ale zanim ja będę miał taką armię, jaką trzeba, no to jeszcze trochę czasu minie. Budynki mam, ale no nie idzie to zdobywanie doświadczenia, no bo czary cały czas wchodzą. Imperium sobie tutaj łazi. Mogę zobaczyć w ogóle tego imperialnego zabójcę. Jego imię dobrze pamiętam, ale jego armii nie pamiętam w ogóle. Co on tam posiadał. Dobra, ty się wystraszyłeś kościeja. No i idzie baronowa i zaraz mi to usunie. I tyle radości z tego złota. Dlaczego nie mogę stworzyć sobie rózgowiczki w stolicy? O, nawet tego nie przejmuję jeszcze. Dobra, masz skarby, super, jesteś wspaniały, wygrałeś życie. No nie no, naprawdę no... Martwi mnie to, że nie mogę ruszyć tutaj z kopyta tak naprawdę, no i ona zaraz zdechnie, nie? O ile już nie zdechnie. No i co najwyżej usunę tylko tą rózgę, musiałbym mieć niewidzialność na przykład. I manę na to jeszcze. Ale na razie jeszcze mam manę życia. Jeszcze jedną turę, bo zaraz mi to przejmie. Nie, ta rózgowiczka to jest poroniony pomysł, żeby ona sobie tam chodziła. Zginie od tych czarów, a niewiele zrobi. No nic, przynajmniej rózgowicze klanów mają co robić. Przynajmniej na razie. Dobra, użyjmy jednego wskrzeszenia tutaj, które mam. Kolejne tu i siedzisz na dupie, niestety. Trzeba czekać, a kościej zaraz odejdzie od zmysłów. Nie no, to będzie trochę groźnie, to będzie bolało, to taka walka w mieście z tym. A, może koszmar, o, koszmar, mam koszmar. Przecież, użyjmy go, tą tutaj, co prawda, może nie wygrać, może mieć problem z tym. Ale to nie jest akurat ważne.
Został tylko berserker, którego my sobie na spokojnie porobimy. A co ty masz w ogóle, panie? A ty masz dość duże obrażenia w jedno. Ale to nie jest groźne akurat aż tak. Kościoł dużo przetrzyma. Dobra, toporki. I tutaj pewnie stworzy kolejnego jakiegoś dowódcę. Gargules w tym mieście to jest trochę groźne jednak. Mógłbym jeszcze szkielet sobie jakiś, ale nie, szkoda many na takie rzeczy. Dobra. Ile ty masz jeszcze życia? Przeżyjesz! Ty jeszcze przeżyjesz! Więc jeszcze ustawisz rózgę, z której nie skorzystamy zbyt wiele. No co najwyżej może nawet te 3 tury. To by się chociaż zwróciło za ustawienie jej z tej jednej kopalni. No ale plus jest taki właśnie, że oni nie idą prosto tam dalej na moją manę piekielną, tylko muszą się tutaj trochę zająć, więc jakieś tam plusy są. Oj, dość długo to z tego złota czerpią, no bo sporo się rozrosło. No i kurczę, odcinek już praktycznie się kończy, bo jest 41 minuta. Jeszcze ze 2 tury zrobimy, myślę. A postępów jak nie było, tak nie ma. Nadal silni dowódcy się kręcą. A także no. No niestety, po prostu czary są rzucane zbyt często tutaj. Chcę przyjąć jakieś zasoby, no to muszę przyjąć ze 2 razy. To jest 60 obrażeń. Nekromanci już są ledwo żywi. I trzeba się wracać. O, 50 obrażeń jeszcze trzeba przyjąć na siebie. O, sam kośnik to tego nie porobi. Jak mi jeszcze czymś załaduje tutaj, to będzie ciężko. Ale nie. To był tylko taki strzał ostrzegawczy. Dobra, tu usuwanie rózgi. Ty uciekasz. Ale Gargules mi tam porobi wtedy. Sam kościej będzie musiał to wszystko zrobić. Trzeba być jeszcze dowódcę kolejnego. Aha, proszę. No wcześniej to tylko czary były, a teraz już walkirie wchodzą do rozgrywki. No szkoda. Jeszcze jakiś kolejny strażnik. No. Nie wiem. Naprawdę trzeba będzie olać chyba te wszystkie moje tereny. Co będzie, to będzie. Pójść naprawdę na te legiony tak uczciwie. Pozbyć się tego wszystkiego. I przynajmniej z jedną rasą mieć spokój. Bo to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Zrobisz jedno, pokonasz, zaraz wyjdzie ci drugie jakiś dowódca, jakiś rózgowicz i my tak się będziemy kręcić. Takie gra trochę jak z botem. Znaczy z botem. Trochę gra jak bot przeciwko botowi. Kręcą się w kółko wokół jednych zasobów i sobie nawzajem je odbijają i zabierają. To jest bez sensu taka rozgrywka po prostu. Tu jeszcze musicie czekać cierpliwie. Bo macie mało tego życia. Zdrowie was, bo po prostu ja nie chcę tutaj czekać wieki. To kosztuje, co prawda, to ale... Idź tam. Do sprzedania niczego nie masz, to jak było, tak jest dalej. No dobra, no i tutaj czarownik będzie stracony, w sumie ten drugi też. O Boże. Koszmar. Naprawdę koszmarem, muszę sobie tutaj pomóc. Muszę to przejąć, no bo ja inaczej tutaj nie dam rady. Nie wiem co tutaj zrobić, przynajmniej wyznawcę pokonał. No dobra, tutaj wiadomo, że poziom. Ale Gargulec jest osłabiony. Berserker to tam nie problem. Zdejmie mi pewnie widmo, tak mi się wydaje. Bo będzie w stanie je zdjąć, a zawsze to jest jego główny cel. Chociaż mogę się mylić. No, wolał sobie czarownika zdjąć. Słusznie. Mam nadzieję, że pokonam ciebie. No, widmo chociaż przeżyje jego atak, ale czarownik już niekoniecznie. Ale tu już nie musi. Tu już da radę. Super. Jeszcze się nacieszymy 9 tur kościejem.
zastrzeszę ciebie. Schowam tutaj, no bo może być różnie. Samym widmem sobie porobiłby to, myślę. Chociaż to jest tylko wyznawca, to ten jeden mógłby jeszcze być. Dobra. To będzie ich, więc nie ustawiam rózgi, to chociaż tyle dobrego. Moje piesto się raczej tak nie rozrośnie, więc tu musi być rózga jednak. No i to wszystko, co mam. No cóż. Aha. Tutaj w ogóle rozgowicz klanów będzie pewnie chciał iść dalej. Więc może tak po prostu ustawię tego szkielecika, no. Jakiś czas może się uda ich zatrzymać, chociaż no. Za długo to ja na takich oparach nie dam rady, mając tylko jedno złoże many śmierci, no niestety. A to już nie wiem, który odcinek z tej akurat misji. Trzeci albo czwarty? Wydaje mi się, że trzeci. W ogóle to nawet nie usuwają tej rózgi, co mają pod stolicą. Wolą mi przeszkadzać niż sobie nawzajem boty. No dobra, tutaj jak to się pokona wszystko. Tutaj trzeba będzie tamto miasto zostawić, ale oni tak nic z tym nie zrobią raczej, bo będzie tam ten Tiamat siedział, to niech sobie siedzi. Co ma innego do robienia? Pójdzie się tam gdzieś w okolice stolicy Legionów. Trzeba będzie znaleźć tego dowódcę głównego. Osłabić go trochę czarami, pokonać. No i pójść gdzieś w głąb terenów Legionów. O proszę, i znowu mnie atakują. Oho, to ten, o którym mówiłem. Ale oni sami mnie atakują cały czas. Ochronę masz przed ziemią, no co mnie akurat nie boli. Gorzej jak mnie tutaj przemienią. No, gdybym był od ciebie szybszy, to by było dobrze. 150 obrażeń, oj, oj, oj. Ty masz duży pancerz jeszcze. Kurde, ty to się lepiej obroń, bo tu możesz oberwać mocno. Właśnie. Trudna będzie to walka, no. Dobra, moi nekromanci. O właśnie, tu on ma ostrze Thanatosa. Będzie mógł zatruwać. Znaczy, tutaj nikogo nie zatruje. Nie? Oby moja rózgowiczka była szybsza od Modeusza, ale raczej na to nie liczę. No właśnie. Łańki Szalimana, czy coś tam. Nie wiem, co on tam mówi. Najgorsze, że teraz będę tracił nekromantów znowuż. Chociaż nie. Przecież ten gargulec nie przeżyje. No dobra. Sparaliżować trzeba na pewno ciebie. Oczywiście jest szansa, że nekromanci będą szybsi, no ale ja nie będę ryzykował. Obroń się jeszcze jedną turę. No ty niestety zginiesz. Więc zaatakuj chociaż. No, widzę, że Bod jest bardzo odważny, jak widzisz, że to tylko upiorzyca. Co ona tam może mieć? To oni chętnie atakują. Gdyby to był jakiś inny dowódca, to już by nie byli tacy chętni. Bo wcześniej arcyczar zaatakował. Proszę, proszę. No, normalnie to ja na tą walkę bym się przygotował troszkę lepiej. Jakąś rdzę rzucił. Nawet to by dało dużo. Masz ochronę przed ziemią, ale przed wyrzutem nie masz, bo nie możesz mieć po prostu. Chyba, że w edytorze by ci dodali. No i... Panie dowódco, dziękuję bardzo. Jest czempion szkieletów. Ten jest bardzo do tyłu. No, tutaj już całkiem nieźle sobie radzą. No i trzeba kolejnego skrzeszać. Ale to już moje miasto, więc... W sumie fajnie. Poprzedni odcinek skończył się atakiem Legionów i ten również. No, jest właśnie ostrze Thanatosa, z którego myślę, że będę korzystał. Na razie i tak nie walczę z klanami, więc ta inicjatywa nie jest mi aż tak koniecznie potrzebna. Duża. No to... Założę sobie to całe ostrze. No bo pancerz jednak myślę, że się przyda.
Chociaż sobie zobaczę, bo może bez pancerza też da radę. Wtedy ta inicjatywa też by się przydała. Zobaczymy. Jeszcze pomyślę, jak to wszystko wykorzystam. Bo umiejętność zatruwania wtedy na rózgowicę będzie bardzo fajna. Dodatkowo będzie mogła sama zadawać obrażenia, więc to będzie na pewno fajne. Aha, ty już mnie opuszczasz. O, żeż ty. To myślałem, że on jednak później. Kurczę, to ja muszę te jednostki wziąć. Autozapis czytać i wziąć te jednostki, to tak zrobię. I tak to jest już czas, żeby zakończyć ten odcinek. Także, panie zdrajco, już opuść moje szeregi. No właśnie, będziesz miał te jednostki, trochę szkoda. Dobra. Podstępny kościany lordzie. Podstępnemu kościanemu lordowi zabiorę jednostki i niech on sobie później opuszcza moje szeregi. Zrobię nowego dowódcę. A tymczasem dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. I do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.